Halo, halo, witam wszystkich, a dzisiaj odcinek inny niż wszystkie i będzie to odcinek, moi drodzy, z podziękowaniami, ponieważ i mogę dumnie ogłosić, że przekroczyłem 1000 subskrypcji, co jest generalnie niesamowitą sprawą. Naprawdę bardzo dziękuję też za wszystkie komentarze, za lajki i tak dalej. Naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. Też chociażby dlatego, że naprawdę bardzo fajny i taki pozytywny jest odbiór tych moich filmów, bo średnią kanałów, jeśli chodzi o lajki, to mam naprawdę, wydaje mi się, dosyć wysoką. To jest tam, zdaje się, 98%. Także to jest naprawdę bardzo fajne i też dostaję od Was masę fajnych wiadomości. Jestem za nie bardzo wdzięczny, że polecacie też mój kanał, że oglądacie. Naprawdę fantastyczna sprawa. Powiem Wam, że nigdy bym się nie spodziewał na początku. To był bardziej taki mój kaprys. Tak sobie myślałem, że nagram sobie kilka filmików i będę miał taki kanał totalnie niszowy, którego raczej nikt nie będzie oglądać, ale te filmiki będą takie po prostu dla mnie. Natomiast jestem bardzo wdzięczny osobom tutaj kierującym polskim Discordem, bo tak naprawdę oni w dużej mierze mnie wybili, tak? Oni gdzieś tam zauważyli te moje filmiki, wrzucili je na tą społeczność i dzięki nim bardzo szybko gdzieś tam uzyskałem 100 subskrypcji. No i później gdzieś tam jakoś to się zaczęło już zbierać, tak? Coraz więcej, także teraz dla mnie to jest naprawdę duże osiągnięcie i bardzo Wam dziękuję. Może zdajecie sobie sprawę z tego, że będę mógł tutaj teraz dołączyć do systemu monetyzacji. Nie wiem, jak on dokładnie wygląda, natomiast na pewno będę chciał gdzieś tam, jeżeli dostanę jakieś pieniądze, to zainwestować je tutaj w kanał. W sensie głównie teraz mi doskwiera brak jakiegoś takiego porządnego systemu dźwiękowego, jakiegoś takiego fajnego mikrofonu, dzięki któremu mógłbym nagrywać i ten mój głos byłby może jakiś, że tak powiem, bardziej do ogarnięcia. Także będę na pewno takie tego typu sprzęty właśnie do prowadzenia samego programu próbował sobie ogarnąć, tak? No natomiast nie wiem, czy na dzień dzisiejszy, czy to będzie tam 5 zł, czy 50, no ale nawet jeśli to wiecie, to będę sobie powoli zbierał może na jakiś system nagłośnienia i tak dalej, także to będzie na pewno fajne. Co będzie dalej? Dalej, wydaje mi się, będzie jakaś taka kontynuacja, tak? Jest dużo serii, które gdzieś tam zacząłem i nie skończyłem, czyli na pewno historia pewnego gracza będzie kontynuowana. Na pewno Gwiazdy Rocka się pojawią następne. Na pewno będę chciał kolejnych dowódców tutaj opisywać, powoli, powoli gdzieś tam to wszystko zapełniać. Z takich nowych rzeczy, które będę chciał na pewno zrobić, to jakaś większa ilość filmów związanych z Arką Ozyrysa, z jej rozgrywką i znowu od takich podstaw do ciekawszych rzeczy. Wiele rzeczy na razie u mnie na kanale jest takich, że tak powiem, podstawowych i gdzieś tam później będę chciał się zagłębiać w takie ciekawsze informacje, tak? Oczywiście na tyle, ile jestem w stanie. Chciałbym też zrobić może takie odcinki z Olimpii, zrobić może jakąś taką większą drużynę, z którą mógłbym grać, gdzie mielibyśmy może jakąś taktykę i spróbowalibyśmy grać właśnie z głosem, nagrać to i później zrobić z tego taki filmik, mam nadzieję w miarę ciekawy, gdzie właśnie gramy w tego Champions of Olympia. Natomiast problem na razie jest taki, że moja liga, w której jestem w Olimpii, jest tak niska, że na razie z nikim nie mogę zagrać, więc ja będę musiał po prostu, niestety z ciężkim sercem, ale będę musiał gdzieś tam wybić się do tych wyższych lig, żeby po prostu móc z kimś zagrać. Także generalnie takie są plany, jeśli chodzi o mój kanał. Wiem, że bardzo często pojawia się informacja o tym, że chcielibyście, żebym
oceniał wasze konta, natomiast to jest coś takiego, co dla mnie byłoby trudne z wielu względów, tak? No bo podejrzewam, że osób chętnych byłoby sporo. Nie wiem, jak miałbym to przebierać, tak? Później, że nie chciałbym, żeby ktoś był urażony, że o, tutaj te konto wybrałem, a mojego konta nie wybrałeś. Po drugie, wydaje mi się, że dużo rzeczy, które mógłbym powiedzieć, jest tam gdzieś uniwersalne i między innymi też po to nagrywam te filmy, żebyście też mogli podejmować sami swoje decyzje, tak? I nawet jeżeli ktoś by mi tutaj napisał całe wypracowanie na temat swojego konta, to uwierzcie mi, że naprawdę trudno jest komuś doradzać. Przede wszystkim ja się w ogóle nie czuję, że mam jakiś tutaj monopol na wiedzę, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms. Bardzo często w komentarzach ktoś coś mądrego napisze, że właśnie ja coś pomyliłem, że można to zrobić inaczej i naprawdę często mają rację. I tutaj wasze wybory często mogą się okazać lepsze niż to, co ja bym podpowiedział. I też każdy swoje konto i swój plan i swoje królestwo zna najlepiej. Także tak naprawdę każdy może sobie jakby ocenę swojego konta zrobić najlepiej sam. Ja rozumiem, że często gdzieś tam jesteśmy na początku, nie wiemy co wybrać. Dlatego polecam przede wszystkim poglądać może trochę tych moich starszych filmów i może się zastanowić, bo ja bym nie chciał robić czegoś takiego, że wiecie, że o, zrobiłem to i to, bo Snow mi tak powiedział i teraz robię tak, jak on mi powiedział, tak? Ja bym wolał, żebyście na przykład obejrzeli kilka moich filmów i sobie pomyśleli sami, tak, że okej, dobra, teraz mam opcję taką, mogę zrobić to, mogę zrobić tamto i w sumie z tych wszystkich opcji, które mam, najbardziej mi się podoba to i ja to zrobię tak. Tak, żeby to była gdzieś tam wasza decyzja, tak? Bo naprawdę fajnie jest tutaj podejmować decyzje i uwierzcie mi, że w większości te decyzje, które podejmujemy, są dobre, o ile one są po prostu przemyślane. Także też czasem nie trzeba się bać tego, co robimy, bo wiecie, niekiedy jest łatwo powiedzieć, a trzymaj na przykład te legendarne rzeźby, żeby później wymaksować sobie następnego, albo jeszcze następnego. No ale wiecie, nie można też wiecznie tylko zbierać tych legendarnych głów, bo gdzieś tam potrzebne one są nam do walki, tak? Może się skończyć na tym, że ktoś będzie zbierał mnóstwo tych legendarnych głów, żeby później wymaksować sobie dowódców w sezonie zdobywców. Tak? A się okaże, że po drodze go wyzerują, bo się okaże, że na przykład nie walczą, on powie, ale nie miałem kim walczyć, no to mogłeś sobie zrobić jakiegoś dowódcę do walki i tak dalej, i tak dalej. Albo będziemy zbierać, 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 a w końcu, nie wiem, zdenerwuje nas jakaś wojna w sojuszu, albo jakieś po prostu trudna sytuacja i opuścimy grę i będziemy mieli takie wrażenie, że w sumie zbieraliśmy, zbieraliśmy i nic. Nigdy tego nie wykorzystaliśmy. Także naprawdę można tutaj tą grę, że tak powiem, przejść na wszelkie różne sposoby i wydaje mi się, że ciężko jest jakby komuś doradzać. A już w ogóle się nie czuję jakąś taką osobą, żebym mówił tak, o to konto jest dobre albo to konto jest złe. Także do tego to się już w ogóle nie poczuwam i podejrzewam, że nigdy bym czegoś takiego nie powiedział, tak? Ewentualnie właśnie podpowiedzi, że masz opcję taką albo masz tak opcję taką, z tym, że wiecie, to jest tak, że tych opcji tak naprawdę jest nieskończenie wiele i tutaj, tak jak mówię, na koniec dnia każdy musi tą swoją decyzję podjąć, co będzie chciał robić. Ja też to często robię i też często podejmuję złe decyzje. Także myślę, że coś w tym po prostu jest. Dobrze. Dzięki jeszcze raz wielkie. Naprawdę jest mi bardzo miło. No i co? Jedziemy dalej z kolejnymi odcinkami. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobać i do usłyszenia do następnego razu. Cześć!